Jeśli chodzi o naszą grę, no to ja powiem Państwu, że no mówię, dzisiaj nawet nie mieliśmy Marty Kiniarek libero, która leży w domu, jest chora, ma grypę, także to nie chcieliśmy ryzykować przede wszystkim. Grała dzisiaj Ala Walczak na pozycji libero, to jest dziewczyna, która chodzi do trzeciego liceum. Jak Państwo widzieliście, jest bardzo dużo młodych dziewcząt. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z postawy tych dziewcząt. Fajnie zagrały, gdzieś tam momentami może brakowało kropki na D, gdzieś może bardzo mocnego ataku, trzeba byłoby zaryzykować. Ale to myślę, że jeszcze wszystko jest przed nimi, wszystko jest w ich rękach, także ja jestem zadowolony z postawy, mimo to, że przegraliśmy za 3 punkty. Uważam, że szkoleniowo dla nas bardzo fajny mecz i tyle. Także jeszcze raz gratuluję. No tak, Rafał jest zadowolony, przegrał 3-0. Ja jestem mniej zadowolony, wygrałem 3-0. No nie zagraliśmy może jakoś porywająco, ale to był taki mecz ligowy, gdzie trzeba po prostu było wygrać 3-0 i namawiałem dziewczyny, żeby wygrały do 15 czy do 12, ale one mi swoją postawą pokazały: spokojnie trenerze, wygramy może do 20, może do 21, także moje jakby nerwy były jakby studzone przez zachowanie dziewczyn i to po prostu no, byliśmy no, mocniejszym, bardziej doświadczonym zespołem i tym doświadczeniem i tą mocą spokojnie wygraliśmy ten mecz. Panie, 3 sety, 3 czasy i pierwszy zawsze przy 5-3. To taka taktyka na dzisiejszy mecz, czy to właśnie była ta chęć jak najszybszej dodania otuchy tym młodym dziewczynom? No tak, był taki moment, że tutaj akurat w tym ustawieniu, gdzie zagrywała Łukasik, mieliśmy problemy i no, był taki moment, żeby wyjść od razu z tego ustawienia. My chyba chcieliśmy gdzieś przedobrzyć i no i w związku no, tak się może ułożyło, że akurat te czasy nam tak wyszły po prostu, zbieg okoliczności. Do pana Adama pytanie, bo jak spojrzałem w tabelę, to chyba mamy 1-4, czyli ten podstawowy cel jest zrealizowany, Piła już nie przeskoczy Sopotu. Czy teraz, no jeśli może trener zdradzić, trochę warsztatu, czy już na przykład od tygodnia jest drużyna przestawiona na trening pod kątem playoffów, żeby ta forma gdzieś tam przychodziła na ćwierćfinał, półfinał, czy robicie dalej swoje? Ja tylko przypominam, że dzisiaj jest 27 styczeń, a playoffy zaczynają się 16 marca. O Boże, jeszcze ile to... Jezus, ile to czasu jeszcze jest, ile może się wydarzyć. Jeszcze chcę przypomnieć, że przed pierwszym playoffem jeszcze jest finał Pucharu Polski i do tego finału Pucharu Polski jeszcze musimy przejść między innymi Bydgoszcz, która no moim zdaniem wygra rywalizację z Białymstokiem. Także po drodze jeszcze się tyle dzieje, że na razie o playoffach, szczerze mówiąc, nie myślę w sensie warsztatowym, natomiast tabela, jakieś rozważania, układy i tak dalej, to się śledzi, ogląda i czekamy na kogo się trafi w tym pierwszym playoffie. Znaczy to jest tak, że mam nadzieję, że częściej będzie na tym boisku. W fizycznej formie to ona już jest od dłuższego czasu. Natomiast były takie momenty, że była na boisku, no ale no nie grała dobrze. I trzeba było jakby no, wracać z powrotem do wcześniejszego ustawienia. Mówię, no dzisiaj był w miarę taki, no mogłem powiedzieć, bezpieczny mecz, więc dałem jej wejść i weszła bardzo dobrze w ten mecz. I w następnych meczach też będzie dostawać swoją szansę.